No i jesteśmy już teraz z dziewczynami. U majsterek. No właściwie one u nas. Nie, nie, my jesteśmy u nich. Cześć dziewczyny, zanim... Sylwia, Alicja, Basia. Zanim nam widzom poddacie pomysły na te świąteczne dekoracje, powiedzcie pokrótce, jak to się dzieje, że dwie dziennikarki poważnej gazety, pani Corpowoman, zabierają się za tego typu działalność? Bo to jest świetne po prostu. Tak naprawdę to jest dla nas aktualnie połowa życia. Takie hobby, które zmieniło się w pewnego rodzaju lifestyle. I to nie jest tak, że to tylko my, bo to jest ogólnoświatowy trend. Mm-hmm. Makersi są w każdym zakątku. Makersi. Ludzie, którzy robią. A jak zmieniam żarówkę, to już jestem makersem? No nie. A ja bym się zgadzała. Zrób żarówkę. Zrób żarówkę. Napraw żarówkę. Wymyśl ją. Najważniejsze jest, żeby chcieć i tak naprawdę, żeby coś robić wspólnie. Bo to też jest, to dlatego jesteśmy we trzy. No a właśnie, jak się to stało, że jesteście we trzy? Jak się... Za przeproszeniem do kupy. Basia była łącznikiem. Tak, ja jestem łącznikiem, Sylwię znam z pracy, Alicję znam ze studiów, połączyłam dziewczyny, bo okazało się, że mamy podobną pasję i to nasze majsterkowanie jest dla nas po prostu odskocznią od codziennej pracy, która jest też super. To jest prawdziwy maker, nie dość, że wiesz, tu robi, to jeszcze łącz ludzi. Tak łącz jest. No dobrze, i w efekcie tego na przykład, co poddacie naszym widzom, jak można zrobić tanio, prosto, dekoracje na święta, tak? Gdzie by wyglądało jak w Białym Domu. Nie. Chcemy podać kilka nieoczywistych takich pomysłów i właściwie wykorzystać to, co zazwyczaj mamy w domach, mm-hmm. tak? Zazwyczaj mamy, albo zostaje nam po remoncie. I stąd właśnie trzy pomysły. Jeden typowo poremontowy, to jest mozaika ceramiczna, która została z remontu moich rodziców, który był robiony dokładnie mm-hmm. 2 miesiące temu. Jest śliczna, niezwykle świąteczna i wykonamy z niej bardzo podobną choinkę. Aha, czyli do powieszenia albo również, jeżeli troszkę mniejsza wersja, spokojnie można wysłać jako kartkę do rodziny lub znajomych. Ale poczekaj, to jest... Odczepiamy elementy aha. z krateczki. Okay. Wystarczy nam sklejka. Tu już mamy zrobioną ramkę w sklejce. Klej na gorąco. Pistolet jest naprawdę pistolet, drogim się... zakupem. I przydaje się każdej kobiecie, naprawdę. Dziewczyna z pistoletem, to jest to, co można polubić. Ale kręcą was takie narzędzia techniczne? Bardzo lubimy, ale to Sylwia jest ta, która zazwyczaj pierwsza testuje różne dziwne rzeczy. Ale tak naprawdę, to sprawia dużą frajdę. Na warsztatach, które prowadzimy, wszystkie kobiety, jak dostaną do ręki wyżynarkę, co to jest wyżynarka? Wyżynarka rządzi. Tak. Co to jest wyżynarka? Można bardzo fajnie pociąć drewno aha. w różne dziwne kształty. Czyli to chciałabyś zrobić ze mną. Więc... Można zrobić taką wyżynarką, taką gwiazdę. O właśnie, a renifera dałoby radę też renifera wyrżnąć? Renifera też zrobić. Spokojnie. Gwiazda jest z drewna z odzysku. Dokładny przepis na tą gwiazdę znajdziecie w naszej książce. Bardzo fajnie się to robi i co więcej, nie trzeba mieć tej wyżynarki. Jeśli ktoś nie ma w domu elektronarzędzia, to może to zrobić zwykłą ręczną piłą. Spokojnie. Myśmy przez parę ładnych lat majsterkowały we własnych kawalerkach. Teraz mamy pracownię, ale wcześniej robiliśmy to w kawalerkach. Da się. Co się na choinkę, dziewczyny? Drugi sposób, jaki właśnie pokażemy. Choinki to są wasze zrobione z... Tak, oczywiście, że tak. Tak, podobnie jak gwiazda, choinki, które tutaj stoją, to są również ozdoby z drewna z odzysku. Niewiele trzeba się napracować, trochę się zmęczyć, a efekt, jak widać, całkiem fajny. Mam pytanie, a czy jak idziecie ulicą i widzicie altankę śmietnikową, to od razu wiecie, co byście z nią zrobiły? Odruch naturalny wchodzicie, szperać? Może nie aż tak naturalny, ale na przykład właśnie biurko, o którym była mowa w materiale, znalazłyśmy na śmietniku. No wiem, tak. Jest kilka takich, właściwie wszystkie krzesła, które w tej chwili mam w domu, to już właśnie śmietnikowe zdobycze. Naprawdę cuda ludzie wyrzucają, szczególnie w Warszawie. To jest rzeczywiście trend widoczny tutaj u nas w stolicy, może dlatego, że rzeczywiście najwięcej ludzi się pozbywa tych perełek tak naprawdę z lat 50. i 60. To ciekawe, wydawało mi się, że to raczej właśnie jest skupowane przez spryciarzy, którzy wiedzą, że to można też. Zrobić. To też jest robione na tym biznes oczywiście, ponieważ te meble wracają do łask. Dziewczyny, czy to są ozdoby na choinkę? Te tutaj choinko, tak. aniołki. Ponieważ z czego to jest? W związku z tym Sylwia pokazuje, jak robić ozdoby z starych płytek, które nam pozostały z remontu. Ja mam taki bardziej pomysł kucharski, ponieważ to są ozdoby, mhm. które możemy powiesić na choinkę, a są zrobione z tak zwanej suchej porcelany. Do zrobienia suchej porcelany. To jest sucha porcelana? To jest takie ciasto, a raczej masa, którą robimy z kleju wikolowego, pół szklanki kleju wystarczy wikolowego, pół szklanki skrobi ziemniaczanej, odrobina sody matko. I łyżeczka oleju.
Nie wiem, czy uda mi się to wykonać dzisiaj jeszcze w trakcie naszego wejścia. Robimy to jak ciasto, wałkujemy i za pomocą takich oto, proszę, do pierników, tak, foremek, wycinamy odpowiednie kształty. Możemy to również pomalować, jakoś ozdobić się, nie wiem, brokatem. To bardzo ważne, to co brzmi tutaj tak strasznie profesjonalnie, czyli klej wikolowy, to nie jest żaden skomplikowany klej, to jest zwykły klej do drewna, który jest w każdym markecie budowlanym i kosztuje grosze. A jak ktoś chce się zabawić w dwórkę Królowej Bony, to tak proszę jest. Bardzo. Ja mam taki pomysł dla tych, które haftują. Mamy tamborek, zazwyczaj właśnie wykorzystywany do haftowania, albo obecnie bardzo modny przy łapaczach snów. A tutaj możemy taką ozdobę świąteczną wykonać, wystarczy kawałek materiału, naprawdę zwykły kawałek materiału. Odrobinę farby akrylowej. Ważne jest, żeby ona była dosyć gęsta. I szablon. Szablon malarski, który też możemy zrobić tak naprawdę sami. Przykładamy do materiału i bardzo delikatnie wcieramy farbę. I znowu można zastąpić ten profesjonalny pędzelek po prostu kawałkiem... Gąbki, zmywaka. Ale jesteście urocze zupełnie w tym podkreśleniu na każdym kroku, że wszystko można. No tak, no bo to faktycznie wszystko można, widzisz, bo to na tym polega cały myk, tak? Że oczywiście są profesjonalne narzędzia, są profesjonalne materiały i w pewnym momencie, jak człowiek się wciąga, to zaczyna kupować, tak? My mamy w pracowni tych kilkanaście... Wyżynarek. Wyżynarek mamy kilka, tak? Ale kilkanaście naprawdę profesjonalnych sprzętów, a do tego dochodzi się z czasem. A początkowo, jeżeli chcesz robić, jeżeli masz taką potrzebę i budzi się to w tobie, ja nie miałam młotka, ja przybijałam butelką od wina na początku w mieszkaniu. Butelki od wina były. Można. Ja przypominam sobie swoje zajęcia, nazywało się to ZPT w Szkole Podstawowej. Czy było zajęcia praktyczno-techniczne. Tak, było to jakieś 30 lat temu, tylko że wtedy nie było niczego. I że zacytujemy klasyka. Dokładnie. I się kombinowało. Robiło się nie wiadomo z czego, ale jednak wychodziły cuda. Kawałek, to co teraz wy. Kawałek deseczki, trochę pomysłu, zaangażowania. Dzisiaj tych rzeczy jest mnóstwo. Można je kupić w sklepie, ale takim naszym ograniczeniem najczęściej jest czas. Więc my nie mamy najczęściej czasu na to, żeby biegać po sklepach i szukać składników, więc dlatego zachęcamy do używania rzeczy, które mamy w domu. I spędzania czasu razem, szczególnie z dzieciakami, bo to naprawdę duża frajda dla dzieciaków, robić coś wspólnie z nami. Czyli duch Adama Słodowego wiecznie żywy w narodzie, absolutnie. Nawet jeśli młodsi widzowie nie wiedzą, kto to był, to rodzice wiedzą, to się dowiedzą. Jestem pewna, że wiedzą. Znaczy, był jakiś ostatnio, ktoś rzucał na Facebooka, czy wiecie, kto jest Adam Słodowy, bo niedawno pan Adam miał urodziny 94. I był wyjątkowo duży odzew wśród milenialsów. Dziękujemy wam serdecznie. Drogie majsterki. Jeśli ktoś chce zrobić gwiazdę Renifera oraz wszystkie inne cuda, zajrzyjcie do książki dziewczyny o tytule Zrób to sam, drogi człowieku. Maja Popielarska, a propos Zrób to sam, zrób swój ogród nawet w domu, jest z nami już w studio. Za chwilę poradzi, jak oczyszczać powietrze roślinkami. A my wrócimy po reklamach.